I witam w odcinku, mam nadzieję, że finałowym, ale raczej tak. Co ja tu mam? Aha, to zamieniam. Cześć, kolego! Co mam, strzelać do ciebie? Dobra, dostał. No kurde, masz. Chyba w to trzeba strzelać, tak mi się wydaje. Do widzenia. O Jezu. A nie, przynajmniej to tam. Coś jeszcze? Cholera, mało amunicji. Tu jest coś. No. Wow. Ała. No dawaj. Dawaj. Kolejny. Dziękuję. Ała. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Nie. O. A zginę. No dawaj. O. Yeah! Kurde, jeszcze jeden cios i by się udało. Szlak to trafi. No dawaj. O. Dawaj. Wiem bulkę. Ała. Kurde masz. My children, Alma, you were to be my legacy, but you are all monsters.
Cóż, ludziska, zakończyliśmy kolejną serię. Zagrajmy w... Tym razem było to Fear 3, lub jak to woli, Fear 3. Dobra. Niestety muszę jeszcze raz dograć moją wypowiedź z dwóch powodów. Po pierwsze, raz, że mnie było kompletnie nic nie słychać. A drugi powód, że wrzuciłem filmik i filmik został zablokowany w prawie wszystkich krajach świata, ponieważ oczywiście muzyczka leciała na końcu zbyt głośno i oczywiście prawa autorskie, wiecie, takie typu rzeczy. Dobra, teraz tak zrobiłem, że minimalnie ją słychać, mam nadzieję, że już YouTube przez to mi nie zablokuje. I cóż mogę powiedzieć o tej grze? Gra sprawiła mi wielką radochę. Nie żałuję wydanych tych 99,90 zł. No, w sumie 100. I tak, nawiązując do poprzednich części, czyli do części pierwszej i drugiej. No, tam dodatki pomijam. I tak, cóż mogę powiedzieć? No, tak jak twórcy zapowiadali, jest nawiązanie do części pierwszej. No, odrobinę do części drugiej. Jedyne, co się obawiałem w tej części trzeciej, Fira, to, że sztuczna inteligencja będzie naprawdę do dupy, że tak powiem.
Ale co ku mojemu zaskoczeniu, wypadło naprawdę bardzo dobrze, wręcz bym powiedział, no może nie genialne, ale naprawdę bardzo dobrze. Tak dobrze jak część pierwsza. I tak, co mi tutaj zasmuciło, tak jak na większych, jeju, co ja tak się jąkam dziś? Na większych forach internetowych odnośnie Fira Trójki właśnie ludzie wspominali, że po prostu mało strachu jest w tej części i mało pojawia się też Alma. No tutaj się właśnie zgodzę. Jeżeli już tak częściej Alma zaczęła się dopiero pokazywać pod koniec, no ale no cóż, szkoda, że tylko pod koniec. Wiem, że jest ten system straszenia, losowy system straszenia w Firze 3, co też doświadczyłem, ponieważ no na przykład tam mieliście, co ja mówiłem, Alma wyłaź z łóżka, to tam Alma powinna być taka sekwencja, że ktoś niby jest pod kołdrą, jak ja podchodzę, to ta kołdra z powrotem na swoje miejsce ląduje, czyli się spłaszcza i nikogo tam nie ma, prawda? Albo w takich niektórych miejscach, jak przed nagrywaniem jeszcze testowałem, czy wszystko jest ok, to też w paru miejscach Alma mi się pokazała, a już jak nagrywałem, to kompletnie nie pojawiała się w tych miejscach, dla mnie trochę no, smutne było, no ale dobra. Coś jeszcze mogę powiedzieć, grafika nawet powiem wam, że bardzo ładna jest. Są takie pewne elementy, które nie dopracowali, zresztą widzieliście przykład, tutaj był ten wózek inwalidzki, który miał no, dosłownie piksele, co w dzisiejszych czasach to ja nie wiem, w jakiej grze się jeszcze można spotkać, że gdzieś podejdziecie i widzicie no, dokładnie piksele, kwadraciki, nie jakieś rozmyte, tylko dosłownie kwadraciki. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Muzyka. No muzyka, powiem wam, że jest dobra, ale nie ma tego takiego klimatu, tego napięcia nawiązujące do pierwszej, drugiej części, tego takiego typowego horroru azjatyckiego. Ci, co grali, wiem, o czym mówię. Tylko taka typowo, ja wiem, taka dynamiczna, taka, ach, no wiecie, taka do film, prędzej taki pod film robiona muzyka, niż taki sensacyjny, niż pod horror głównie, a najlepsza muzyka według mnie była właśnie w części pierwszej, Fira. No, muzyka, dźwięki bardzo fajne, podobały mi się bronie. O właśnie, o broniach, co mogę powiedzieć. Nie podobało mi się bardzo to, że można tylko trzymać dwie bronie. I to bardzo troszeczkę czasami psuło rozgrywkę, bo chciało się na przykład poużywać tej broni, czasami coś tam brakło, trzeba było szybko spieprzać, żeby wziąć amunicję, prawda? No ale dobra, to taki minusik tutaj. I coś mogę powiedzieć jeszcze o zakończeniu. Zakończenie powiem wam, że mi się akurat podobało. Już widać, że jest... taka jakby zapowiedź kolejnej części, która się ukaże nie wiem za ile. Mam nadzieję, że długo nam twórcy nie będą czekać, ale mam nadzieję, że jakieś inne studio się za to zajmie, na przykład Monolith, jak się tam zwie. I naprawdę wyciągnie konsekwencje z części trzeciej i naprawdę zrobi teraz albo jakieś inne studio, ale naprawdę musi się to, za to wziąć naprawdę porządne studio, żeby z tej gry z kolejnej części naprawdę coś zrobić konkretnego. Aha, i co jeszcze mam, co jeszcze chciałem wspominać, bo tak zauważyłem, dużo ludzi narzeka, że no wiadomo o tym straszeniu, że mało straszenia, a że to co było niby straszne, co twórcy zamierzali, że to ma być niby straszne, to nie było straszne. Ja chciałbym tutaj już odpowiedzieć, że z własnego doświadczenia wiem, jak się ukazała część Fira pierwsza, no to wiadomo, że człowiek nie wiedział, co może się spodziewać w tej grze. I widział dużo fajnych rzeczy, straszaków i tak dalej. I to się ludziom spodobało i faktycznie można było się cały czas przestraszyć. Nie wiadomo, już w części drugiej człowiek był przygotowany, że zaraz coś wyskoczy i tak dalej, prawda? A w trzeciej części to już zupełnie pomijam.
I dlatego nie wiem, czemu ludzie tak przekonani, że ma być więcej straszowego. Mi się wydaje, że jakby więcej było tego straszenia, to i tak ludzie by powiedzieli, wszystko takie przewidywane i tak dalej, nie? No dobra. To tyle. Grę oceniam na 8 na 10. To na razie, ludziska. Shaped to serve me. But you,
You've got something I need. Ugh!